Witam na czwartej części naszego filmu z Iowa 80, największego truckstopu na świecie. Zwiedzamy muzeum, które się tutaj znajduje. Nie jest ono w tym budynku, który teraz widać, tylko jest osobny budynek. No to jest moja ciężarówka. Jakby ktoś się zastanawiał, jak wygląda moje Volvo, które nie jest jeszcze w muzeum, choć już ma piąty rok. A to jest właśnie budynek muzeum. A w muzeum widzimy tutaj samochód, który się nazywa Fageol. Nawet nie wiem, jak to się wymawia. Z 28 roku. No, ciekawa ciężaróweczka, niewielka, samochodzik ciekawy, ale on nie jest taki ciekawy jak ta ciężarówka, która jest obok niego, mianowicie Kenworth z 25 roku. Jest to najstarszy Kenworth, jaki istnieje na świecie. Pierwszy rok produkcji tej firmy, czyli jak widać, firma Kenworth ma od 85 lat produkuje ciężarówki. No ten może nie całkiem wygląda jak W900, choć jakby się tak dobrze przypatrzyć, można by jakieś tam cechy wspólne znaleźć. Ciekawą rzeczą w tej ciężarówce było to, że miał tylne koła z gumy, no przednie też miał z gumy, ale przednie miał pneumatyczne, przednie miał pompowane. Natomiast tylne miał z litej gumy, jak to z solidnej gumy. Szybkość maksymalna 25 mil na godzinę, czyli 40 km na godzinę. No, jak widać było na poprzednim filmie, zaledwie 14 lat później, w 1939 roku, Kenworth już robił ciężarówki, które 72, prawie 3 razy szybciej jechały. Także niesamowity postęp przez te 14 lat. Jak się teraz porówna dzisiejsze ciężarówki do tych sprzed 14 lat, to się tak niewiele zróżniły, a w tamtych czasach to była... To była przepaść między 25 a 40. Tu obok jest samochód, który się nazywa Veli 26 z 1917 roku. Samochód ten miał szybkość maksymalną 12 mil na godzinę, czyli 20 km na godzinę. Połowę wolniej niż Kenworth, a zaledwie 8 lat starszy był. Także widać właśnie, jaki był niesamowity postęp techniki w tamtych czasach, jeśli chodzi o samochody. No kabina, zawsze tego typu kabiny dorożki bardziej przypominały niż samochody, ale ten ma dużą skrzynię ładunkową z tyłu, także może nie był zbyt szybki, może go furmanka była w stanie wyprzedzić, ale na pewno można było sporo na niego naładować. A od tego samochodu przechodzimy do kolejnego Kenwortha, z legendarnego Kenwortha Bullnose, czyli byczy byk, przez tą charakterystyczną sylwetkę. To był tak zwany cabover, kabina wagonowa, ale miał troszkę wysunięty silnik do przodu, stąd właśnie go przezywano byczym nosem. Ciężarówka, która przejechała ponad 5 milionów mil bez wypadku, ponad 8 milionów kilometrów bez wypadku, i właściciel ją podarował w prezencie do muzeum. Także to jest, no to kiedyś była, rocznik 58, no w moim wieku jest ta ciężarówka, ja jestem 57, no i chyba ta ciężarówka jest w trochę lepszym stanie niż ja, podejrzewam, ale właśnie widać, jakie były w 50-tych latach, jaka była moda na ciężarówki, tego typu było bardzo charakterystyczny kształt. A to już jest Wrecker firmy White, czyli ciężarówka do holowania uszkodzonych samochodów z 28, o ile pamiętam, 24 rok. Też ciekawy pojazd. Te opony ma chyba nieoryginalne. A to jest ciężarówka firmy International, która była używana przez Wydział Handlu Rządu Stanów Zjednoczonych do sprawdzania wag, jakie tam farmerzy używali. Dlatego ma trzy osie, bo musiał wozić swoje odważniki, ciężary, którymi musiał właśnie skalować te wagi. To jest samochód z roku 36 rok. Ale bardzo wygląda tak solidnie. No mnie on się podoba, bardzo mi się podoba jego sylwetka, bo taki jest, taki z armią amerykańską mi się kojarzy. No, jeszcze przez ten popielaty kolor, taki
widać, że to jest oficjalna rządowa ciężarówka. No, prawie że FBI by mogło jeździć takimi i gonić bandytów. No, też w bardzo dobrym stanie, bardzo ładnie zachowany. I to praktycznie już ostatni samochód, jaki jest w tym muzeum, jaki chciałem wam pokazać. Dziękuję wam bardzo. Tutaj ja oczywiście tam mówiłem na żywo, to nie jest, teraz dubbinguję, muszę skoordynować z moimi ustami. Myślę, że się wam podobało to muzeum. Zapraszam wszystkich do Iowa, żeby każdy zobaczył sobie osobiście, jak to muzeum wygląda. Trzymajcie się. A na koniec jeszcze parę zdjęć, jeszcze ten International i jeszcze ten samochód four-wheel drive, który on służył w ogóle do, jak elektryfikowali Amerykę i telegrafy zakładali, on wiercił dziury na słupy telegraficzne, to była jego funkcja, jego rola. Był ten samochód sfilmowany na jeden z poprzednich filmów. I na następnych zdjęciach, co tutaj mamy, Studebaker, następny wrecker, samochód do holowania uszkodzonych pojazdów firmy Studebaker. I to on ma klakson, który się nazywa klakson, klakson firmy klakson, bo w polskim języku niektóre rzeczy funkcjonowały tak jak właśnie klakson czy Electrolux, a my nawet nie wiedzieliśmy, że to kiedyś były firmy, które tak się nazywały. I to już wszystko. Dziękuję bardzo. Zapraszam na moje forum katolik.us. Pozdrawiam, z Panem Bogiem. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Hej, nasi tu byli. Chodźmy, bo będzie na nas jeszcze.